Cześć, witajcie, Mr. Spider z tej strony. Chciałem wam dzisiaj zaprezentować powtórkę. Podesłał mi Paweł 99K. Bardzo mu jestem wdzięczny za to. Dzięki, Paweł. Podobno świetny meczyk. Ale co ja tutaj widzę? Paweł gra przeciwko Schabikowi 69. Dwóch Polaków mamy. Spoko. Okej. Co to mamy za deki? Same trolle na ręce u Pawła. Tutaj nie lepiej, trochę kontroli. Pierwszy troll od Schabika. Niezłe rozdanie u Pawła. Dwa sukuby już na planszy. Oczywiście Paweł unika Shinji'ego. No świetne zagranie teraz tej karty nadzorcy Moniaków. Wypada Słowik. Księżycowy Feniks. Ląduje na cmentarzu. Niezłe zagranie, trochę szczęścia. O, tutaj. Same klony Ducha Fontanny. Kolejny nadzorca Moniaków i świetny czar na cmentarzu ląduje, oczarowanie. No, to niezłe zagrania. Super to wyszło Pawłowi. 4-1-2, 3-3-1. No co zrobi Schabik? No dobra, jednego sukuba mniej. Blok na Shinji. Kurczę, wszystkie karty premium, tak? Masakra, fajnie to wygląda. No, Schabik w głębokiej defensywie. Raczej. Tylko jedno stworzenie. Nie ma finty. Osiemnaście do 17, okej. Hikiu do drugiego rzędu. No, obszarowy wybuch, świetne, świetne, świetna jest ta karta. Hikiu oczywiście. Do tego Shinji się przekręcił. Przez maniaka. Co tutaj się dzieje? Aha, poszedł lodowy meteor. No i prawie wyczyszczony stół przez Schabika. Ale Paweł nie daje za wygraną. Kolejne rodzicielki, Damran. Shogun już jest na cmentarzu. Panowie szybko grają. Korolowa kapłanka. O, też niezłe zagranie. Damran długo nie pograł. 14 do 10. No, teraz maniak nie może już atakować przez skupiony umysł. O! To się chyba świetnie skombi. Nic księżycowego jedwabiu. Ale zaatakował już Schabik duchem fontanny. Gdyby poczekał.
Świetna pasywka Damiri. Paweł wyrzuca Schabikowi lodowy meteor. Tutaj jeszcze od Pawła rodzicielka spęczniała, która daje ochronę przed magią. Dwanaście do siedmiu. No chyba świetne czary pasujące na tą sytuację. Na szoguna. I na rekina? Nie, na uwodzicielkę Kabuki. Teraz szogun i rekin. Na rekin się przekręca i szogun. No, masakra. 12 do 7. Shinji. No, uwodzicielka będzie zagrana i na pewno koralowa kapłanka chyba. Czy nie? O, coś takiego, ciekawe. Spoko. Tylko jeden damage'u wpadnie. Chociaż doszedł teraz Pawłowi ruin sektów. To będzie pozamiatane chyba. No i dobra, to jest GG. No spoko. Zaliczył jako porażkę? What the fuck? No dobra. Dzięki, Paweł, za tą powtórkę. Zapraszam na kolejne. Jeśli masz ochotę, jeśli wy macie ochotę, wysyłajcie ciekawe mecze. To postaram się wrzucać. No spoko, ciekawy mecz. Niecałe 8 minut. Fajne deki, a szczególnie fajny dek właśnie na Damiri. Z rodzicielkami, spoko. Fajnie to wyglądało. Sporo kart premium. Okej, dzięki jeszcze raz. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.